czytaliśmy fragment Ewangelii świętego Jana o tym, co się działo na weselu w Kanie Galilejskiej. Na ten temat również wypowiedział się Ojciec Święty w czasie tego przemówienia, tutaj homilii wygłoszonej. To była druga jego wizyta w Polsce w 1983 roku. I powiedział: jeśli mówimy, że naszego historycznego wczoraj, a także i dzisiaj niepodobna zrozumieć bez Chrystusa, to owa obecność Chrystusa w naszych dziejach jest podobnie jak w Kanie Galilejskiej, przedziwnie związana z obecnością Jego Matki. Tej drogiej nam obecności Kościół w Polsce właśnie daje świadectwo przez kolejne jubileusze. Tejże samej macierzyńskiej obecności pragnę również dać świadectwo wraz z wami i dlatego przybywam do ojczyzny, dziękując za zaproszenie całemu społeczeństwu. Otóż ten fragment Ewangelii jest tak ważny, byśmy mogli zrozumieć, co się stało, jak się stało i dlaczego się stało. Zauważmy, że ona pierwsza zauważyła, że zabrakło wina. Na weselu zabrakło wina. Jeszcze inni tego nie widzieli i nie słyszeli, że wina zabrakło. Ona widzi tę potrzebę, której trzeba zaradzić, żeby to wesele nie przekształciło się w stypę, żeby to wesele było weselem zbawienia, żeby to wesele było właśnie obdarzone winem wesela, o którym mówią psalmy, wino, które rozwesela serce człowieka. Tego wina zabrakło. I tutaj ukazuje się pierwsza cecha i zdolność Najświętszej Maryi Panny, gdzie ona dostrzega nasze potrzeby, nim my najpierw je widzimy, nim inni te potrzeby zauważają. Ona już je widzi, ona już chce interweniować, ona już się wstawia za nami i dlatego tak ważne jest, byśmy swoje życie jej powierzyli, bo ona czuwa nad nami. To jest matka czuwająca, to jest matka kochająca, to jest matka zapobiegliwa, to jest matka tkliwa. Zabrakło wina.